Nie znasz się na gołębie? Nie, gołębie się znają i celują w moją szybę od samochodu, tak? Ale... Cześć kochani! Witajcie w nowym odcinku na kanale Make Up in the City by Maybelline New York. Moi drodzy, jak widzicie, ze mną jest Sylwia Seifta i dzisiaj będziemy przerabiać temat, który bardzo was nurtuje, który bardzo was zainteresował, a mianowicie temat, jak zrobić makijaż oczu i ust pod kolor sukienki. Poprzednim razem z Klaudią Cukier Puder przerabialiśmy sukienkę różową. Teraz będziemy przerabiać żółtą, jak żółtą, widać. Dokładnie. No to co, make it happen. Zawsze najważniejsze jest oczywiście, żeby była piękna cera. Piękna, wygładzona, satynowa cera, ale jednocześnie rozświetlona. To znaczy w tych miejscach, gdzie trzeba. Tak. Czyli teraz, całą twarz. Teraz musimy po prostu tylko zaaplikować cudowne światło na twoje lico i nie tylko. I w tym pomoże nam Face Studio Holographic. To jest rozświetlacz, moi drodzy, holograficzny. Ma taką poświatę różowo-srebrną. Przepięknie mieć w słońcu. Dokładnie, a jeszcze z twoją jasną cerą to w ogóle się idealnie skomponuje. A, jeszcze dzisiaj nowy gość. Lasting Finish to jest utrwalacz. Zupełna nowość. Utrwalacz sprayu. Zraszacie sobie całą twarz i macie utrwalony makijaż przez cały dzień. Pryskujecie sobie utrwalaczem nieco pędzelek, żeby on był delikatnie wilgotny i wtedy nakładacie sobie po prostu rozświetlacz i pięknie aplikujecie sobie, o! Widzicie, jednak delikatnie, jak jest zwilżony pędzel, to ten rozświetlacz naprawdę jeszcze mocniej błyszczy. Pamiętajcie, no ja rozświetlacz nakładam do tego miejsca tutaj mniej więcej. Oczywiście szczyt nosa. Jeszcze oczywiście łuk kupidyna. Dasz? Sylwia, ty musisz to zobaczyć sama w lusterku. No w ogóle. Ja czekam. Ufałam tobie, ale muszę to zobaczyć. Ładnie? No, jest glow, jest moc. Jest elegancko. Zadowolona? A wiesz coś, co możemy rozświetlić? Boże, nie zauważyłem, że masz ramię tak... tak seksy odkryte. Aż się prosisz, by tutaj tak sowicie po ramię zrobić. No i tutaj oczywiście obojczyk też nie może być pominięty, kochani, bo nie daj Boże, Sylwia odrzuci włosy i co wtedy? Obojczyk się nie błyśnie. Więc jeszcze raz. Utrwalacz, nasza zupełna, totalna nowość. Wspaniałe, bardzo się cieszę, że jest już z nami, bo tego mi bardzo brakowało i już jest. Dziękuję bardzo. Bronzer. Tak. Kochani, musimy wykonturować trochę buzię i tutaj mamy City Bronzer. To jest, kochani, 150 Light Warm, matowy, kremowy. Naprawdę, on ma tak, taką konsystencję kremową i pachnie czekoladą. Czekoladą. I te bronzery można fajnie budować, tak. Mimo jasnego odcienia. Słuchaj, Sylwia, przechodzimy teraz do oczu. Tutaj mamy paletkę Lemonade Craze. Bardzo, bardzo, bardzo ją lubię. Wiecie dlaczego? Bo to nie tylko są cienie, które są matowe i iskrzące i brokatowe, ale mamy też po środku takie wspaniałe cienie, tudzież rozświetlacze, bo te dwa można spokojnie stosować jako rozświetlacze. To jest cudowne, że w tej palece znajdziecie wszystko. Dobra, Sylwia, co? Puchaty pędzelek wjeżdża, nie? Tak, tak. Puchaty pędzelek, taki właśnie większy. Co byśmy sobie ładnie mogli rozprowadzić na całym oku, ten jaśniutki cień. Jest kremowy, delikatny. Ani nie wanilia, ani... Kość tu, słoniowa. Kość słoniowa, dokładnie. Kochani, przechodzimy do cienia Coral Punch, który będziemy już aplikować w załamaniu. To jest dokładnie ten Coral Punch. Potem będziemy używać tego brązowego, więc lecimy najpierw w załamaniu Coral Punch. Potem troszeczkę ciemniejszy, czyli ten czekoladowo-brązowy, również matowy. Blend, blend, blend. Jest, jest, jest. I mamy, zrobione. Dobra, moi drodzy, przechodzimy teraz do tego czekoladowego, matowego, o którym wspominałem wam wcześniej. Oczywiście tu już lepiej ostokujemy o rękę, bo on jest mocniejszy, mocniejszy pigment. Nie chcemy tutaj przesadzić. I już tylko w załamaniu. Co ty myślisz, żeby palcem, dosłownie palcem, tak coś na środek trochę pyknąć, tak, tak. Trochę ja błysku. Który chcesz blask? Ja bym ten w żółty. Main squeeze, kochani. Ten żółty, napigmentowany cień z takim iskrzącymi po prostu drobinkami nakładamy już na centralną część oka oraz kącik. Mocno, naprawdę mocno i sowicie rozświetlam kącik wewnętrzny. Na razie odstawiamy paletkę na bok razem z pędzelkami. Czuję, że jeszcze do niej wrócimy, ale... Zanim do niej wrócimy, kochani, Hyper Precise Liner. Nie czarny, tylko brązowy.
Dlaczego brązowy? Bo tak. Nie, bo po prostu będzie subtelniejszy niż czarny, no i tyle. Tak, ładnie będzie pasował do pastelowej sztuki. Właśnie dlatego wybraliśmy brązowy, to jest zabieg celowy, bo stwierdziliśmy, że on będzie subtelniejszy niż czerń i będzie właśnie ładnie pasował do sukienki. Zresztą sami zobaczycie, bo Sylwia sobie teraz narysuje te piękne kreski. Dobra, kreska skończona. Do takiej żółtej, mocnej sukienki to ja bym chyba wybrała jednak czerń, nie? Czerń, nie? No, do pasteli takiej... brąz, a czerń do takiej mocniejszej. Tak jak mówiliśmy, brakuje mi teraz czegoś na dolnej powiece, wiesz? I brakuje mi ta duża liner. To jest jedna z moich ukochanych, naprawdę ukochanych kredek, bo jest żelowa, miękka, super się blenduje, jeśli chcecie blendować. Może służyć jako cień, ale dzisiaj posłuży nam jako kredka. I to nie w linii wodnej, tylko w dolnej. Mały pędzelek, ciemny brąz i sam kącik już tylko, liner łączę sobie z kącikiem, tylko wypełniam delikatnie taką malutką lukę, która czasami powstaje przy linerze. Potrzebne nam są rzęsy. Tak, wytuszujemy rzęsy, mają ludzie na maskarą. Snapskara, kochani, bardzo wygodny super produkt, pamiętajcie, zmywamy ciepłą wodą, w ogóle wow. Zmywa się tak naprawdę sama. Lecimy. No i czego mi teraz brakuje? Wiesz co? Tak naprawdę nie brakuje ci niczego, bo nałożyliśmy wcześniej sobie pomadkę 376 z naszej nowej linii Made for All. Słodz pomadką, juhu! Dobra, słuchajcie, mamy ją już nałożoną na usta i lekko rozblendowaną palcem. Tylko myśmy sobie pomyśleli z Sylwią, że to jest fajny look. Jest okej, okay, jest delikatnie, nie? Na usta. Tak, na co dzień. Na co dzień, ale jakbyście już na przykład szli na jakąś imprezę, tudzież randkę lub wesele, to myślę, że spokojnie możecie sobie pozwolić na na mocną, krwistą, piękną czerwień. Super Stay Matte Ink oczywiście. Taka wisienka na to. Tak, która przetrwa 24 godziny. Jeśli byście na przykład poszli na imprezę i to jest pionier numer 20 i w mgnieniu oka możecie wasz makijaż po prostu zmienić na bardziej sexy i wieczorowy. Jezu, pięknie. Sylwia, to jest cudo. Naprawdę, ja jestem olśniony. To jako wieczorowy make-up to jest cudo. I co, jak zmieniliśmy makijaż na wieczorowy, to teraz jeszcze chyba spryskamy całość. Utrwalimy go. Utrwalimy. Oczywiście, że go utrwalimy. Jeszcze raz przedstawię naszego gościa nowego. Lasting Fix. Sylwia. I tak z daleka, z jakiejś odległości, nie przykamy tak z bliska, kochani, broń Boże, bo sobie wtedy zrobimy mokrą plamę, ale z daleka zraszamy całą twarz. Lasting Finish. I ja jeszcze tak robię, o. I kochani, nasz makijaż będzie po prostu trwały, będzie się trzymał całą imprezę, na którą wychodzisz, bo masz czerwone usta, to chyba wiadomo, teraz że... wiadomo, że wychodzi na imprezę. I nie będziesz się musiała bać, że ten makijaż spłynie, bo jest utrwalony. Mam nadzieję, że makijaż wam się spodobał i już będziecie wiedzieć, jaki makijaż wykonać do żółtej sukienki, ale może macie swoje propozycje, jakieś inne odcienie byście nałożyli na oczy czy na usta do takiego koloru sukienki? Dajcie znać w komentarzach na dole. Będziemy obczajać i w ogóle musicie nam powiedzieć, czy ten odcinek wam się podobał. Jeśli wam się podobał, zakładam, że wam się podobał, to łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, obserwujcie nasz Instagram oraz Instagramy dziewczyn. Tak, Maybelline Squad, bo tam jest bardzo dużo materiałów dodatkowych, które na pewno chcecie zobaczyć. Jeśli chcecie zobaczyć poprzedni odcinek, dzięki to tu i tu, zawsze się pojawiają. No i co najważniejsze, kosmetyki, których użyliśmy, znajdziecie gdzie? W opisie na dole i w kartach na górze. That's right. Ja zawsze się mylę, więc zawsze mówię, gdzie? Kochani, a my już teraz z wami się bardzo, bardzo serdecznie żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku Make Up in the City. Maybelline, New York.